Dzień dobry. Dzisiaj wakacyjna akcja wyprzedażowa, czyli ta oto maszyna. Producent oczywiście firma Felder, marka Hammer i model HNC, ale taka, słuchajcie, maszyna na wypasie, że tak powiem, bo oczywiście to jest tutaj najbardziej wypasionym elementem, czyli wrzeciono ceramiczne 2,2 kW na zaciski. Profesjonalne zaciski ER to jest chyba 25. Do tego oczywiście są stosowane koszyki i to Wam gwarantuje tak naprawdę precyzję pracy. Tam nie ma żadnych bić, nie ma żadnych luzów. To jest sprzęt tak naprawdę stosowany w największych, powiedzmy, centrach. Spokojnie takie wrzeciona można stosować. I teraz tak. Tą maszynę widzieliście u mnie naprawdę wielokrotnie przy przeróżnych projektach. To było fajne, to było świetne, to było super. Czekajcie, zrobię tak i jeszcze tutaj może ostrość lepiej na tym złapię. To była bajka. Jak to wyszło? Zobaczcie. Taka płaskorzeźba, no myślę, że z 2 cm spokojnie to lekko wystaje. I najlepsze jest to, że ta powierzchnia tutaj nie ma siły, słuchajcie, nie znajdziecie tutaj żadnych przejść frezu. Jest to po prostu idealnie wykonane. Więc takie prace spokojnie jesteście w stanie robić na tej maszynie, bo to jest maszyna precyzyjna. Oczywiście jest niewielkie pole robocze, 47x82, ale precyzja pracy jest zachowana tak jak w największych maszynach. I to jest po prostu petarda. Tutaj co miałem? To były oparcia na krzesła. Później to było jeszcze wycinane i tak dalej. Ja tutaj patrzę, co tutaj mam poukładane na tej maszynie, ale oczywiście to był jeszcze tutaj zrobiony przeze mnie taki stół specjalny. Stół specjalny z systemem pozycjonowania materiału, czyli mamy tutaj powiercone również na CNC specjalne otwory pod imaki i celem jakby tego całego tutaj wiercenia i pozycjonowania było stworzenie tego systemu rastrowego, żebym, mając na przykład taki element, tutaj mam oznaczenie jakieś na przykład tam F7 i wiem, że jeśli docisnę element w tym miejscu na stole, to znam od razu w programie dokładne parametry narożnika tego elementu. I tak dalej. Jeśli chcę to gdzieś inaczej rozstawiać, na przykład pracować na kilka elementów, to każdy narożnik jestem w stanie sobie w programie znaleźć, bazując na tych elementach tutaj już pofrezowanych. Ale to jest zrobione przeze mnie. Tego oryginalnie nie było. Mamy tutaj sterownik. Sterownik, jak pamiętam, Edging CNC. To podłączamy do komputera już oczywiście po kabelku USB, więc do każdego kompa to podepniecie. Na komputerze instalujemy software i później już możemy działać. Super rzeczą kolejną jest tutaj oczywiście możliwość podłączenia czwartej osi. Osi tokarskiej, czego ja Wam nie pokazywałem, bo ja tej przystawki nie miałem, ale postaram się za jakiś czas również i to ściągnąć, żebyście zobaczyli, że możemy tu i toczyć, i frezować. I jeszcze jest jedna super rzecz, która widziałem, pokazywała się na YouTubie Feldera z Holandii. Właśnie przy tych maszynach HNC. I to jest już totalna petarda dla mnie. Co tam zrobiono? Słuchajcie, tutaj do tego miejsca podłączano jeszcze głowicę laserową i wyobraźcie sobie prace, które, powiedzmy, tak jak tutaj mamy tego smoka, część frezujemy, a część wypalamy. I później na przykład znowu
albo wypalamy, na przykład tniemy laserem, albo frezujemy dookoła, żeby to wybrać. I to jest świetna sprawa, bo nowoczesne oprogramowanie z Vectric Aspire pozwala na pracę taką kombinowaną, czyli definiujemy, co ma być robione frezem, co ma być frezowane, a co ma być wypalane. I tutaj znowu, możecie wypalać laserem, czyli grawerować, albo przepalać laserem, czyli ciąć już zupełnie. I to jest po prostu genialne. Jeśli chodzi tutaj o mechanikę, to co będziecie widzieć, to oczywiście będziecie widzieć tutaj profile liniowe. Nie będziecie tutaj widzieć śrub trapezowych, bo to jest ukryte. Śruby trapezowe mają tutaj kasowanie luzu, czyli ten luz, który się pojawia, idąc w jedną stronę i w drugą, jest kasowany. I tutaj znowu musicie uwierzyć, że ta maszyna jest robiona przez firmę Felder, która robi olbrzymie maszyny CNC, więc mają naprawdę wiedzę, są kompetentni do tego, żeby zbudować takie małe stanowisko pracy, ale żeby ono było super dokładne. Widziałem fajny film, Felder nagrał, gdzie chyba w zapałce jest frezowanie i to po prostu jest, wiecie, frezowanie do taki malutki budyneczek jest chyba zrobiony z tej zapałki. Chciałem to nawet kiedyś tutaj może nagrać, sprawdzić u mnie. Może kiedyś jeszcze nawet to zrobię. I faktycznie ta nawet długotrwała praca, no tak jak przy tym smoku, to jest kilka godzin pracy, a wracając po pracy do tego punktu home 000, trafiacie idealnie w punkt. I to jest po prostu petarda. Myślę, że to wszystko. Jeśli ktoś będzie, słuchajcie, miał jakieś pytania, czy to naprawdę uczestniczyłem tutaj nie w budowie tej maszyny, ale miałem poprzednią wersję, jeszcze taką wersję prototypową i tak naprawdę troszeczkę na niej popracowałem, więc trochę o tej maszynie wiem, więc śmiało możecie mnie pytać. Oczywiście, jeśli chcecie iść do źródła, jak najbardziej zapraszam do firmy Felder i tam również się dowiecie o tym sporo. Tylko jedna sztuka, no bo tylko tyle mam. I na sam koniec jeszcze kwestia super ważna, czyli finanse. I tutaj tą maszynę będziecie mogli kupić wprost ode mnie za kwotę zrabatowaną o 5000 zł. Więc jeśli ktoś chce niewiele używaną maszynę w doskonałym stanie za 5000 mniej niż cena rynkowa, no to zapraszam do mnie. I słuchajcie, oczywiście tylko jedna sztuka, no bo tylko tą jedną sztukę mam. Ja ją oczywiście później jeszcze obdmucham, wypucuję i tak dalej. Jeśli ktoś będzie tutaj odbierał ode mnie tą maszynę, to żaden problem, żeby również tą osobę troszeczkę podszkolić, opowiedzieć o tej maszynie tutaj u mnie na miejscu, pokazać jakieś tam różne rzeczy, które można na tym wykonać. To już się dogadamy. Także szybka akcja wakacyjna, jedna sztuka, 5000 w dół. Zapraszam serdecznie. Takie zmiany, słuchajcie, takie zmiany wakacyjne, ale szykujemy tutaj różne ruchy i to jest jedna z nich. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.